Ariadna jest załamana, że koledzy z klasy odkryli, czym zajmuje się jej mama. No nie przejmuj się, no. Jestem już skończona. Nie no, przesadzasz. No jak to? Łatwo ci mówić, to nie twoją matkę oglądają gołą. Nie gołą, tylko w bieliźnie. Twoja mama jest modelką, taką ma pracę. Tak, super. Przecież wiesz, że nie chciałam, żeby ktokolwiek ją widział. Tylko tobie o tym powiedziała. Wiem, no ale wydało się. W sumie to nawet fajnie. Wiesz, w ubraniu też tak nie wygląda, albo się jakoś dobrze nie przyjrzałem, czy coś. No. Przecież stary, to jest mama twojej koleżanki. Nigdy na nią nie patrzyłeś w ten sposób, nie? No w sumie. Ej, chłopaki, podskoczę do tego sklepu i wezmę sobie taki jeden. Na wieczór tutaj będę oglądał. Ej, dawaj, tam dalej było jakieś takie dobre. O, to jest. No witam, panowie. Co to takie zbiorowisko? Cześć, cześć Filip. Ej, wiesz... O, jakie się fino tu. Wiesz, kto to jest? Gościu. To jest matka Ariadny. Co? No serio, no, przyjdzie się. Widzisz? Jeszcze Filipowi pokazali. Oj, Ariadna, no nie przejmuj się, no. No jak mam się nie przejmować? Przecież jak on to zobaczy, to już nigdy się ze mną nie umówi. No ale to ty nie jesteś tam goła, tylko twoja mama, no więc w czym problem? Dzięki, super, pomocne. Sorry, no ale sama tak mówiłaś. Ja ci już tłumaczyłam, że masz ładną, zgrabną mamę, to mówisz, że to jest okropne. Bo to jest okropne! Wcale nie, bym chciała mieć mamę modelkę. Nienawidzę jej za to, właśnie zniszczyła mi życie. No, nie przejmuj się.